Możesz się inspirować Fagatą, możesz się inspirować muzyką, jaką tworzy Kizo. Chciała pani, że no prawdopodobnie syn nigdy nie będzie grał na instrumencie, no bo to może nie być jego bajka. Niekiedy to jest tak, że to właśnie to moje marzenia się spełnia, jak w przypadku Ani Dąbrowskiej, Ewy Farnej zresztą też, czy idąc rapową drogą, no to Rahim i Tede na mojej pierwszej płycie, to są osoby, z którymi ja sobie parę lat wcześniej robiłem zdjęcie jako fan. Kukon Kubańczyk i Calvi Remi, nie? I Roksana Węgiel, a tak było na premierze nocnej. Tak jak tutaj przy premierze dziennej był Zbigniew Stonoga. I właśnie o niego też chciałam zapytać, skąd w ogóle pomysł i jak do tego doszło? Dzień dobry Państwu. Uznajmy, że zaczęliśmy. Ja się nazywam Luisa Di Felici i to jest Glam Rap. Moim gościem jest Pawbeats. Siemanko. Siema, dzień dobry, dzień dobry. Jeżeli ta twarz MPC ta nic wam nie mówi, a w to wątpię, to pozwolę sobie szybko ciebie przedstawić. Także mamy tutaj do czynienia z producentem muzycznym, multiinstrumentalistą, chociaż z tym nie zawsze się zgadzasz, autorem tekstów, vlogerem, influencerem, alpinistą, naczelnym memiarzem polskiej rapgry, dwukrotnym bydgoszczaninem roku oraz w wolnych chwilach Kubańczykiem. Czy mogę coś tu jeszcze dodać? Nie wiem, tyle już mam takie piękne przywary, że jeszcze bardziej mam czerwoną twarz niż miałem, tak mi się wydaje. To zaczniemy w takim razie od początku i od początków, bo rzeczą, która bardzo często się przebija w wywiadach z tobą, jest informacja o tym, że jeżeli chodzi o pianino, jesteś samoukiem. I bardzo mnie to zastanawia, jak wyglądał ten moment, że 13-letni bodajże chłopak siada i stwierdza, ok, będę grał na pianinie, będę robił niesamowite rzeczy. No z tymi niesamowitymi to bym nie przesadzał, zwłaszcza w tamtym czasie, natomiast no, to było efektem nudy w dużej mierze, takiej świadomości mojej, że nie za bardzo mam co robić mając internet w tamtym czasie, bo nie był on jeszcze taką oczywistą sprawą. Ja dostałem komputer jako jeden z ostatnich w klasie, jednocześnie internet jako jeden z pierwszych, bo było tak, że po prostu dzieciaki grały na kompach, ale nic nie było internetu, a u mnie rodzice kupili komputer z internetem. Wiem, że to w ogóle teraz brzmi totalnie w ogóle abstrakcyjnie, natomiast tam ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy się znajomości zawiązywało przez czaty dla dzieciaków. Ja miałem tam 12-13 lat wtedy i na którymś z tych czatów wyskoczyła informacja, jakaś reklama Bravo w ogóle, magazynu internetowego też przy okazji, że można tworzyć swoją muzykę na podstawie jakiejś tam aplikacji flashowej, która działała wtedy na tej stronie. To była jakaś reklama prawdopodobnie. No ale z nudy, albo z nudów, tak po staropolsku, zacząłem sobie układać klocki na tej apce i zacząłem czuć, że mi się to podoba. Jednocześnie wiedziałem, że to nie jest moje, tylko to jest układanie gotowych klocków z jakichś tam melodii, choć w sumie dzisiaj też się tak tworzy muzykę, natomiast ja wtedy chciałem tworzyć swoją i pamiętałem wiele melodii, które mi chodziły po głowie już tam od najmłodszych lat i pamiętałem, że to były melodie nowe. I dopiero wtedy sobie zacząłem zdawać sprawę z tego, że jak nucimy sobie coś, to często nucimy jakieś wielkie przeboje albo jakieś numery, które nam chodzą po głowie, nawet takie, których nie lubimy. Te tiktokowe trendy teraz, Jezu, Pedro na przykład, to mi też chodzi po głowie, akurat nie jest moje, ale czasami chodzą mi po głowie melodie nowe i wtedy właśnie przypomniałem sobie jako ten 12-13-latek, że od lat nucę sobie jakieś swoje kawałki, które nie są jeszcze moje, ale są nienagranymi melodiami. No i zacząłem próbować odtwarzać je ze słuchu, jako no, ten powiedzmy samouk i wtedy jeszcze nie wiedziałem dlaczego, jak działa harmonia, bo nie miałem takiej możliwości i zacząłem się tego uczyć samodzielnie. Najpierw typowo ze słuchu, czyli po prostu pewne rozwiązania harmoniczne zaczęły się dla mnie robić oczywiste, dopiero jak już je stosowałem, a potem się dowiedziałem, co to jest dominanta, dominanta septymowa i tak dalej, bo ja znałem to z nazwy tylko, a ta nomenklatura zaczęła mi być potrzebna w zasadzie dopiero jak zacząłem się komunikować z innymi muzykami. Tak, to jakby dla mnie to było bezsensowne. Dlatego ja w ogóle nut się zacząłem uczyć, co brzmi trochę może nieładnie, ale dopiero jak musiałem rejestrować moją muzykę do ZAIKS-u. Ale są też artyści, których z nami pozdrawiam, chłopaków z Lordofonu, którzy nie muszą akurat znać nut, żeby w dobry sposób tej swoją muzykę grać. Ale rozumiem, to jest bardzo dobry powód, jednak ZAIKS jest bardzo potrzebną częścią życia artysty. Ja myślę, że też chłopaki z Lordofonu może w tamtym czasie nie potrzebowali robić fortepianówek, bo przynajmniej ja ich twórczość poznałem stosunkowo, w sensie wydaje mi się, że 6 lat temu poznałem Lordofon, to wtedy już ZAIKS działał internetowo i trzeba było mieć tylko jedną fortepianówkę zgłoszoną, a wtedy, kiedy ja się uczyłem, to wtedy jeszcze trzeba było trzaskać cały czas nuty. Ja nie chciałem nikomu oddać praw do tego, żeby był moim publisherem i zacząłem się uczyć tego sam po prostu. Choć muszę zrobić research. Kiedy wyszła pierwsza płyta Lordofonu? Od kiedy oni działają? W 2019. Okej, to w 2018, jak dziś pamiętam, kończyłem płytę Out, że chłopaki z Lordofonu nagrywali chyba u Jara w Jazda Studio demówki i gdzieś tam słyszałem je i były fajne. Ale muszę od tego odejść, bo zaraz będziesz na każdym wywiadzie, muszę poruszyć Lordofon, także tutaj wrócę bardziej do hip-hopu. I twoja droga zaczęła się od współpracy z Pichem. Ja byłam na koncercie w Bydgoszczy ostatnim, więc wiem, jak wyglądało wasze pierwsze spotkanie na żywo, ale myślę, że lepiej, jak ty je przybliżysz. To znaczy, mówiąc w skrócie, liczyłem na to, że nasze spotkanie będzie lepiej przeze mnie zapamiętane, a byłem w takim stanie, że nie pamiętam z niego za wiele i mało tego, nie byłem w stanie za wiele powiedzieć. No ale taki już był polski rap w roku 2010. Ale mój hip-hop taki, powiedzmy, w mojej głowie zaczął się od współprac, powiedzmy, lokalnych jeszcze z Biszem nawet, który no dzisiaj już jest artystą, myślę, że takim, powiedzmy, nazwijmy to ogólnopolskim. Wtedy jeszcze byliśmy tak lokalnie ziomkami, robiliśmy muzykę z Emblematem Bydgoskim, z CMS-ami, których wymieniałem jako jednych z czterech 30 raperów, których żywot jest ciężki podczas jednej z akcji. Także Pih był już takim moim momentem w ogóle, kiedy ja wróciłem do rapu, bo w 2006 albo 2007 roku stwierdziłem, że nie będę tego nagrywał w ogóle, bo jakby straciłem vibe działania lokalnie. Nie podobało mi się to, co się dzieje na mojej scenie rodzimej i czułem, że to idzie w złą stronę. I jednocześnie czułem się za słaby, żeby mieć możliwość robienia tego na poziomie ogólnopolskim. I nagle gdzieś tam po 3 latach trafiła się taka możliwość współpracy z Pichem i no wyciągnął jako pierwszy rękę w stronę Bydgoszczy. I przy Bydgoszczy tutaj zostając, mam wrażenie, że ty, wcześniej wspomniany Bisz, którego również pozdrawiamy, i Bedoes, no to jest taka nasza święta trójca Bydgoszczy, która wyniosła to miasto na mapę Polski hip-hopową. Czy jest teraz coś interesującego w Bydgoszczy, jeżeli chodzi o hip-hop, nie licząc tutaj właśnie waszej trójki? Ja bym chciał sprostować. Wydaje mi się, że pierwszym, znaczy nawet mi się nie wydaje, pierwszym takim zespołem był Kloszard i to było już bardzo dawno temu. Natomiast no, też nie osiągnęli takiej rozpoznawalności aż na takim poziomie na pewno jak Bedoes, ale chyba pierwsi tacy, którzy nagrywali też nie tylko w Bydgoszczy, ale poza jej granicami, taki pierwszy legal bydgoski to byli Kloszardzi. Znaczy bardziej chodzi mi właśnie o to, że jednak wasze ksywki są najbardziej rozpoznawane teraz, tak. I są bardzo łączone z Bydgoszczą. To jest też kwestia czasu, bo gdyby w 2003-2002 roku zapytać o bydgoski skład, to ludzie by powiedzieli, że to są Kloszardzi, jeśli w ogóle by powiedzieli, no ale wiadomo, to jest też, no, czas mija szybko, jest 2024. Na pewno był zespół Emblemat i to był w 2011 roku, wyszedł ich legal Jedna Miłość, Jedna Więź i oni też byli takim zespołem ulicznym, który grał koncerty po Polsce. Mieli numery ze Słoniem, z Paluchem, w tamtym czasie z chłopakami tu z Warszawy, z Bilonem, wydaje mi się, jest kawałek, na pewno z Żarym. I też pamiętam, że w tym takim środowisku ulicznego rapu, jak wyszła jeszcze druga ich płyta nielegalna jeszcze w 2006 roku, to ja się bardzo jarałem, że ktoś taki jak Kuba i Chio działają w Bydgoszczy. Także było parę takich epizodów, które gdzieś przecierały szlaki, i potem się dopiero pojawiły historie Wilka Chodnikowego, czy gdzieś tam, czy Bediego, czy na końcu moje. Tak myślę. I skoro już tutaj rzuciłeś takimi współpracami między Bydgoszczą a Warszawą, bardzo mnie ciekawi, jakie połączenie artystów było dla ciebie najcięższe, jeżeli chodzi o twoją twórczość? Najcięższe? Tak. W znaczeniu... Że najtrudniej było ci po prostu zesparować tych artystów ze sobą, ale efekt jednak był satysfakcjonujący. Zastanawiam się, jakie mieliśmy kolaboracje, bo teraz nie czuję ciężkości jako takiej. Na pewno nie było łatwo nam na przykład z numerem Hollywood, bo było niemożliwe, żebyśmy się spotkali wszyscy w jednym punkcie, w jednym miejscu, we troje, więc logistycznie to nie było łatwe, bo Ewa mieszka w Czechach, a Dominik mieszka w Holandii. Ale pod kątem osobowościowym takich trudności nie było. No wydaje mi się, że chyba tak. Chyba ta logistyka była najtrudniejsza, ale mimo wszystko nie czuję, żeby to było ciężkie jako tak. Przy wielu moich numerach największym problemem jest to, że trudno nam jest się zgrać w całości po prostu, bo nie mamy do końca czasu przez to, że pracuję z artystami w pełni autonomicznymi, którzy mają swoje projekty, grają swoje koncerty, to i jeszcze nierzadko mają swoje rodziny. Trudno jest też wygospodarować tyle czasu, mimo że są chęci bardzo często, to jednak też te nasze projekty są dosyć absorbujące, zwłaszcza jeśli nagrywamy na setkę, to wtedy już jest w ogóle dosyć ciężko, bo to trzeba się tego jeszcze nauczyć, żeby to wykonać raz, a dobrze, więc no tutaj ja też wiem, że potrzebuję dużo cierpliwości ze strony artystów i chyba automatycznie nie czuję tej ciężkości aż tak, czy tej trudności, o której mówisz, ale na pewno nie było łatwo, żeby się spiknąć w jednym punkcie. I ja się cieszę, że przy koncercie się to udało. A koncert był niesamowity, myślę, że na kolejny na pewno się wybiorę. A tam działy się tak piękne rzeczy, jak połączenie VNM-a z Kasią Stankiewicz. Niech ktoś kiedyś spojrzy na drugą osobę jak VNM na panią Kasię, naprawdę. To były piękne chwile, piękne wspomnienia. I czy była jakaś taka sytuacja, że któryś z artystów, z którym współpracowałeś, powiedział ci, no słuchaj Marcin, bo ja mam marzenie tutaj nagrać z kimś. Byłbyś w stanie nas połączyć? Były takie sytuacje? Były sytuacje, że ktoś chciał zrobić niecodziennie połączenie na pewno, bo to mi się zdarzało i często to było w sytuacji, kiedy już ja miałem pomysł na przykład solowy numer i ktoś mówi, kurczę, jestem na płycie, która jest, dla której ikoniczne jest to, że właśnie jest dużo takich niecodziennych kolaboracji, a ja dostaję numer solo, szkoda i w ogóle, nie? No ale to jakby, to niestety Capo di tutti capi jest jeden, akurat wpadłem na taki pomysł, że chciałbym solowy numer, no i to tak wyszło. Ale czasami są też takie smaczki, które są nie do końca duetami, ale są nie do końca wychwytywalne, ale na przykład na dziennej jest tak, że w numerze nie potrzebujesz mnie, ostatnie nie potrzebujesz mnie, mówi Przyłu, a z kolei przy ostatnim refrenie w numerze złap mnie, chór dośpiewuje Zuza. Na przykład. To są takie smaczki, które są wyłapywane przez takie osoby, które najczęściej słuchają tych albumów po kilka razy i wtedy łapią, że tu jest zamiana, jakby czasami wymiana taka ciekawa. Nie pamiętam wątku, dlaczego zacząłem o tym mówić, ale... O współpracach na zasadzie marzeń i... Tak, bardzo często te współprace marzeń to są moje współprace marzeń po prostu. Jestem totalnie egoistyczny na swoich projektach i zapraszam artystów, których słucham, albo słuchałem za dzieciaka, albo słucham do dzisiaj, czasami jeden numer, który usłyszę, albo nawet covery, jak w przypadku Wiktora Waligóry, powodują, że wiem, że chciałbym, żeby to ta osoba wykonywała utwór, który mam w głowie, bo czasami narzucam temat, albo mam napisany już refren, albo jakiś zarys utworu. Więc no, niekiedy to jest tak, że to właśnie to moje marzenia się spełnia, jak w przypadku Ani Dąbrowskiej, Ewy Farnej zresztą też, czy idąc rapową drogą, no to Rahim i Tede na mojej pierwszej płycie, to są osoby, z którymi ja sobie parę lat wcześniej robiłem zdjęcie jako fan. I to jest piękna historia, że możecie potem to połączyć. A wywołałeś już właśnie ten temat, że jesteś autorem tekstów, jesteś autorem refrenów i bardzo ciekawi mnie, jak wygląda twój proces twórczy. Czy najpierw powstaje melodia, najpierw powstaje tekst? Wiadomo, że jest to zazwyczaj różne, ale jak to właśnie wygląda w twoim przypadku? Nie ma zasady. Wiem, że w przypadku na przykład numeru Euforia najpierw miałem melodię w głowie, później napisałem tekst, ale w numerze Monotonia na przykład refren najpierw napisałem tekstowo, a później miałem do tego melodię, więc nie ma tutaj chyba nie ma reguły. Tak mi się wydaje, że u wielu artystów tak jest. Reguła jest taka, że przeważnie, znaczy zawsze ja śpiewam pierwszą wersję refrenu i współczuję wszystkim wokalistom, którzy muszą to znosić. Musiałem wysłać Justynie Steczkowskiej, jak śpiewam piosenkę Afekt, która jest trudnym numerem. Śpiewałem to w innej tonacji niż było ostatecznie. My to w ogóle graliśmy w dwóch tonacjach. Graliśmy chyba w c-moll i w a-moll, a ja byłem gdzieś tam po środku, bo w h-mollu to śpiewałem. Straszne to jest i no, dziękuję za cierpliwość Justynie, że wytrzymała to i jeszcze chciała zaśpiewać tę piosenkę po swojemu. Kto miał zrozumieć ostatnie dwa zdania, ten zrozumiał. A tutaj w takim razie właśnie wywołałeś kolejną postać, Justynę Steczkowską. I patrząc na wszystko, co dzieje się wokół ciebie, doszłam do pewnej konkluzji, że ty masz naprawdę wizerunek złotej osoby, że przez to, że z jednej strony masz bardzo dużą wrażliwość muzyczną, z drugiej strony mamy to środowisko memiarskie i istnej beki, to tak na dobrą sprawę nie kojarzę, żeby ktoś kiedyś wypowiedział się na twój temat, nawet gdzieś w internecie negatywnie. Znaczy wiadomo, trolle są, ale pewnie rozumiesz, o co mi chodzi. I ciekawi mnie, na ile ten wizerunek twojego takiego złotego chłopca jest wykreowany, a na ile jest w tym Marcin? A nie zgodzę się, że jestem złotym chłopcem w tym sensie, że taki nieskazitelny. Myślę, że jest... Ja wielokrotnie słyszałem i czytałem jakieś negatywne komentarze na temat mojej... Nawet nie tyle osoby chyba, co bardziej twórczości, bo po prostu nie każdy musi lubić te rzeczy, które ja robię. Ja też zdaję sobie sprawę z tego, że w zasadzie stylistycznie nie do końca są rzeczy podobne, bo to nie jest ani rasowy hip-hop, ani rasowy pop. Formy są często popieprzone, za przeproszeniem, bo na płycie Utopia, która swoją drogą miała łatkę albumu popowego dosyć, z racji euforii, na płycie Utopia połowa numerów nie ma nawet refrenu. Więc to są takie, wydaje mi się, że największą bolączką taką, nazwijmy to mainstreamową moich numerów jest to, że one właśnie mają trochę dziwną formę, dziwnie są ułożone, czasami mają jakieś przydługawe intra, outra, jakieś interludium w trakcie numerów i nie mam do końca tutaj wpływu na to, może mam, ale nie mam wpływu w takim sensie twórczym, że jeśli poczuję, że tak musi być, to po prostu tak to zostaje. I wtedy to może komuś nie odpowiadać, albo właśnie dlatego odpowiada. I ja nawet bym powiedział, że momentami czuję, że to jest no, niekiedy kontrowersyjne. Więc ja bym powiedział, że daleko mi do złotego chłopca jednak. Ale miło mi, bo to znaczy, że dużo jednak dobrego czytałaś. Dużo dobrego czytałam, dużo dobrego też w kuluarach słyszałam. Bodajże po twoim koncercie ostatnim Opał właśnie się wypowiedział, że rozmawiając na backstage'u z artystami, wszyscy byli pod wrażeniem, jak duże uniwersum pełne różnorodności byłeś w stanie stworzyć. Ja też jestem pod wrażeniem czasami tego, bo mam taki moment, że nie dowierzam, że wszyscy chcą wziąć udział w tym i nie do końca czasami to rozumiem. I jednocześnie staram się stanąć na głowie, jak tylko mogę, żeby podołać całości tego przedsięwzięcia i mam taki czasami, że aż mnie to przerasta w pewnym sensie. Nawet przed ostatnim koncertem miałem taki moment, powiedzmy, że takiego zmęczenia materiału, że bałem się, że nie dźwignę całości. Kroplówę mi wyrzucili wszystko, bo po prostu myślałem, że padnę. Ale cieszy mnie to, że jest ta przestrzeń, jest taki świat, na którym tak różne środowiska się spotykają i zapominają trochę o skorupach wizerunkowych, które są na nie narzucane. Czasami mimochodem gdzieś tam, czasami mimowolnie, ale zdarza się, że są ludzie, którzy nie wystąpiliby na jednej scenie z innymi. A u nas wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, że ci ludzie są tacy akurat, którzy są na naszych projektach, że oni są siebie ciekawi i poznają się, no, gdzie na backstage'u podczas jednego koncertu będzie, jeżeli to nie jest festiwal, tylko dzieli scenę z tym samym zespołem, Kukon Kubańczyk i Calvi Remi, nie? I Roksana Węgiel, a tak było na premierze nocnej. Tak jak tutaj przy premierze dziennej był Zbigniew Stonoga. I właśnie o niego też chciałam zapytać, skąd w ogóle pomysł i jak do tego doszło? Doszło do tego tak, że w 2015 roku, kiedy Zbigniew Stonoga i jego partia nie miała imponującego wyniku na wyborach, w wyborach parlamentarnych, Zbigniew Stonoga nagrał legendarne już przemówienie po tych wyborach. Bardzo mi się podobał niemal każdy z tych wersów. Myślę, że to było tak memiczne, tak ikoniczne dla tamtych czasów internetu, miliardy przeróbek, że ja w ogóle wymarzyłem sobie, żeby to kiedyś zagrać. I swego czasu pomyślałem, że po prostu pora się dzwonić i zaprosić Zbigniewa do zaśpiewania tego na żywo, a już szlak był przetarty, bo wcześniej Zbigniew Stonoga był lektorem na moim vlogu podróżniczym, mówił o orangutanach w Indonezji, więc czułem, że jest osobą dosyć otwartą i może być chętny do wykonania tej piosenki. Myślę, że jedyną osobą, która uzyskała większy aplauz był Wiktor Waligóra, ale tam to już reakcja widowni na stojąco, lekko inny kaliber, ale prawda, siedząc na tym koncercie, myślę, że każdy z widzów mógł spodziewać się dosłownie wszystkiego, patrząc na to, że wcześniej mieliśmy też współpracę chociażby z Cypisem na Sun Festiwalu. No tutaj właśnie pan Zbigniew. A czy miałeś kiedyś sytuację, że powiedziałeś sobie stop, to już będzie za dużo, jeżeli tak zrobimy? Tak. Ale nie chcę o tym mówić, bo nie chciałbym, żeby osoba, o której myślałem, też poczuła, nie chciałbym sprawiać przykrości nikomu i to też nie byłoby moim celem, gdyby ta osoba była zaproszona, ale pomyślałem, że w całokształcie może to być niezrozumiane. W Bydgoszczy by to zadziałało, więc może o tym pomyślę. Natomiast w tamtym miejscu, w którym mieliśmy grać, wydawało mi się, że po prostu to nie jest miejsce i czas dla tego ruchu, ale no nie chcę mówić, bo mówię, to mogłoby być źle odebrane po prostu. Nie chciałbym nikomu zrobić przykrości. Rozumiem. Jeżeli słyszycie jakieś krzyki bądź robienie kawy w tle, to znajdujemy się w kawiarni dobroczynnej w Warszawie. Cała ta kawiarnia działa na zasadzie, że dochód idzie do fundacji charytatywnej i tutaj też chciałabym poruszyć twoją charytatywną działalność, bo płyta orchestra, złota płyta orchestra została wylicytowana za 21 370 zł, co samo w sobie jest piękną rzeczą, a jeszcze ta liczba tylko dopełnia twoją postać i twoją otoczkę. Jak wygląda ta sytuacja? Na jakim to jest etapie? To już jest dawno zamknięty temat. Okay. To znaczy sytuacja tam wyglądała tak, że ja w ogóle jak dowiedziałem się, że orkiestra dobiła do złotej płyty, to nie chciałem jej w cudzysłowie tłoczyć, ale pomyślałem, chcesz przyjść, Miniu? Chodź do nas, myszko. Pomyślałem sobie, że nie chcę jej tłoczyć, a potem stwierdziłem, że ja w sumie większość złotych płyt, które miałem, rozdałem i może w tym momencie też będzie okazja, żeby ją oddać, bo pamiątka jest jakby super sprawą, tak namacalnie, natomiast wydaje mi się, że więcej dobrego się zrobi, jeśli jednak ta płyta pójdzie dalej. I ja też o tym myślałem nawet przy nocnej, którą puściliśmy w publiczność, że to właśnie na tym polega złota płyta, że ludzie za nią stoją trochę, więc chciałem ją wszystkim przekazać po drodze. A w przypadku orkiestry, no to dla mnie super pamiątką jest to, że mogłem tę płytę chwilę podtrzymać w rękach, natomiast to, że dzieciak dostanie protezę nogi, jest dla mnie czymś, gdzieś tam mi się łamał głos podczas tego koncertu. Nie chcę już tak grzewnie teraz o tym mówić, ale szacowaliśmy sobie, że może się udać kilka tysięcy złotych zebrać za tę płytę, bo często ta ich wartość mniej więcej tak wygląda. No tutaj słuchacze nas rozwalili na łopatki, wszystkich. Też mama Patryka i Patryk, oni nie wiedzieli, że taka licytacja będzie, oni nie byli poinformowani o tym, także też dostali kowadłem w głowę po prostu tą informacją. No i Asia, dziewczyna, która kupiła tę płytę, właściwie od razu przelała eliksirem pieniądze na konto fundacji, więc no coś niesamowitego, naprawdę. Ja jeszcze wiem, że bo zacząłem to trochę też stalkować, Asia zajmuje się półprofesjonalnie chyba dekoracją tortów albo jakimiś wypiekami. Jak tylko się dowiem, gdzie można to zamawiać, bo jeszcze nie można, to na pewno będę informował. Dobrze, żeby było ciasto do naszej kawy. Tak, ja uważam, że o tym w ogóle trzeba mówić, o takich ludziach. To jest niesamowite, bo jest bardzo dużo ludzi, którzy mają możliwość pomagać, ale tego nie robią. I to, jak Asia pomogła temu dziecku, to jest coś niesamowitego, naprawdę. Także i to jest piękne, że coraz częściej mamy do czynienia z takimi sytuacjami, tak. Czy to właśnie przez WOŚP, czy przez takie akcje, ale teraz, żeby nie było tak grzewnie, uwielbiam to słowo po twoim koncercie, naprawdę, to przejdziemy sobie troszeczkę do gór. Także bardzo zastanawia mnie to, że zacząłeś wchodzić na wysokie góry przez swój lęk wysokości. Jakie jeszcze Pawbeats ma lęki, skoro w taki sposób sobie z nimi radzi? Mam absolutny lęk przed tłumami, okay. Ale on się mi wyłącza podczas koncertu. To chyba jest jak z jąkaniem i nie jąkasz się jak śpiewasz. Natomiast bardzo nie lubię miejsc zatłoczonych. Gdybym miał przed koncertem przejść przez tłum, to byłoby to dla mnie bardzo trudne. Nie wiem, czy bym dał radę do końca do sceny dojść, naprawdę. No lęk wysokości miałem dosyć zaawansowany, natomiast nie ma to w ogóle żadnego w tym momencie już związku z górami, dlatego że ten lęk jest za mną, więc ja jakby chodzę po górach dlatego, że nie mam tego lęku, a nie żeby z nim walczyć i to jest jakby bardziej manifestuje to, że udało się i to jest jakiś rodzaj celebracji pokonanego lęku. Mam chyba podobną sytuację z jedzeniem ostrych rzeczy, bo w takim apogeum mojej nerwicy nie mogłem nawet lekko pikantnych rzeczy zjeść, bo po prostu od razu miałem ataki paniki. Absurdalne to jest totalnie. A teraz po prostu biorę najostrzejsze, co jest czasami. Tak Ze skrajności w skrajność, to też jest dziwne w zasadzie. Miałem różne lęki też. Swego czasu nie mogłem chodzić do sauny, dlatego że bałem się, że się uduszę i miałem ataki duszności, a aktualnie jestem totalnym sauniarzem i mam miliardy olejków, ręczniki, czapki i te wszystkie takie wajby. Także no, dużo jest u mnie takich sytuacji, że właśnie nerwica zablokowała mnie na wielu płaszczyznach i kiedy udało mi się pokonać częściej, bo nadal ją mam, albo ją uśpić, to zacząłem właśnie tak celebrować pokonanie gdzieś tam niektórych lęków. Trochę tego jeszcze jest. Ale z tego, co mówisz, to widzę, że bardzo lubisz rzeczy trudne przede wszystkim, bo oglądałam też jeden wywiad, gdzie wypowiadałeś się o tym, że zrobiono ci testy związane z twoją pamięcią głównie, ale tam też była informacja o tym, że masz bardzo niskie zdolności manualne i pani doktor powiedziała ci, że jest bardzo mała szansa, że będziesz grał na jakimś instrumencie. Tak. I patrząc na twoją drogę, że tutaj właśnie jeden lekarz mówi ci, że o, nie będziesz grał na instrumencie, nagle grasz koncerty na parę tysięcy osób, potem masz do czynienia z lękiem wysokości, nagle zdobywasz Ama Dablam, oczywiście gratuluję. To bardzo mi ciekawi, skąd się u ciebie bierze taka motywacja do tego wszystkiego, żeby zwalczać swoje słabości? To tak, gwoli ścisłości na tym teście miałem manualne na 4/10, a średnia była 5 w tamtym okresie, więc to nie było tak, że jakieś bardzo niskie. Nie chciałbym sobie przypisywać teraz, że nie umiałem podnieść szklanki, a w tej chwili mogę grać. Druga rzecz jest taka, że nie jestem wirtuozem gry na żadnym instrumencie, tylko gram sobie na wszystkim po trochu, więc można powiedzieć, że trochę na wszystkim i na niczym. I ta zdolność manualna mogłaby mi przeszkadzać w byciu wirtuozem, a tak jak ja sobie gram, to chyba jest okej. W sensie... Znaczy nikt nie kupuje płyt, nie? Nie, nie o to chodzi. W sensie mówię zupełnie teraz poważnie, że nie wymagało to... Inaczej, wymagało to ode mnie więcej pracy niż od osoby, która miałaby niesamowity talent do grania na przykład. I dlatego miałem jakieś takie samozaparcie, żeby się tym zająć i to też ona... Pamiętam, że tłumacząc mojej mamie po prostu, kiedy moja mama widziała, że mam bardzo wysoko niektóre te wskaźniki i ten manualny jest niżej, to zapytała, co to znaczy. No i powiedziała pani, że no prawdopodobnie syn nigdy nie będzie grał na instrumencie, no bo to może nie być jego bajka. I ja w zasadzie to wtedy nie przyjąłem tak, że w stylu dobra, to ja podwijam rękawy i zasuwam, tylko właśnie ja to po latach stwierdziłem, że jakby też tworzenie piosenek, a granie na instrumencie niekoniecznie muszą iść w parze. Ja mógłbym być producentem niegrającym, tak jak w tej chwili bardzo wielu, tylko zaczęło mi to sprawiać przyjemność po prostu. I to chyba jest ta kwestia. I boję się, że gdybym od dziecka poszedł do szkoły muzycznej, to znając swoją przekorę właśnie nie grałbym na niczym, bo nie chciałbym się przygotowywać. Jest we mnie taki jakiś zły pierwiastek, zły bodziec jakiś taki do robienia rzeczy przekornych. Rozumiem. Jeżeli już właśnie przy instrumentach jesteśmy, to słyszałam też, że z każdej podróży starasz się znaleźć w danym kraju lokalny instrument i ciekawi mnie, jak duża już jest twoja kolekcja? Dużo jest takich malutkich, takich mniej istotnych, jakieś różne dęte, jakieś drewno, jakieś fletnie. Flet chiński wziąłem w ogóle na koncert, chciałem zagrać, ale finalnie odpuściłem. Hulasi się nazywa też jeden taki flet. Mam okarynę z Japonii, czarango wziąłem kupiłem pod Cotopaxi i jednocześnie Sarius w utworze, w którym jest czarango, użył wersu, że wiecznie płonę jak Cotopaxi właśnie, nie wiedząc o tym, że to jest instrument spod Cotopaxi. Przypadek? Nie sądzę. No a to jest dziwne, w sensie ja jestem empirystą totalnym i dla mnie jakby nie wierzę w takie znaki, więc mam mały mindfuck, dlaczego to się stało, bo chłop miał tyle czynnych wulkanów do wyboru w tym wersie i wybrał Cotopaxi akurat. No ale fajny znak, fajny zbieg okoliczności. Jakaś siła przyciągania na pewno tutaj zadziałała. No to w takim razie spytam cię jeszcze o plany wspinaczkowe, skoro wiemy, że na Everestie no to nie będziesz ty raczej w najbliższym czasie. Nie wiem, kiedy wyjdzie ta rozmowa. Ale miejmy nadzieję, że właśnie Kuba jest podczas zejścia z Everestu, bo zdaje się, że wchodzi, jutro startuje na początek ataku. W sensie leci chyba jeszcze jakąś rotację. Dodam tutaj, że mamy na myśli Kubę Pateckiego. Tak, tak, tak. Kuba Patecki był moim partnerem na Ama Dablam i wchodziliśmy już, zresztą wchodziliśmy na więcej rzeczy, bo też spotykaliśmy się w Tatrach. weszliśmy razem na Synaj też. Wymyśliliśmy sobie taki challenge niepisany, że chcemy w ciągu doby być na 3 kontynentach i byliśmy w Afryce, Europie i Azji. Oblecieliśmy to tak, żeby jeszcze wejść na Synaj na wschód słońca 2 lata temu i tak się zakumplowaliśmy i stwierdziliśmy, że nadajemy się do wspólnych podróży już, bo wiadomo takie, no, takie eventy, które nam się zdarzyło zrobić jak Ama Dablam, to są takie fajne testy, czy jesteśmy fajnymi ludźmi. Kuba, jesteś super gościem, naprawdę zaszczyt, że mogliśmy razem wchodzić. Mam nadzieję, że tego nie oglądasz. No ale wracając, pytanie było, aha, wiem, że ja nie wchodzę na Everest. Nie wchodzę, bo moim planem jest wejść w tym roku na niezdobyty 6000, tylko nie chcę mówić, jaka to jest jakoś nazywa i dokładnie gdzie leży, ale chciałbym być pierwszą osobą, w sensie nasz zespół, żeby był pierwszą grupą, która wejdzie na ten szczyt. Nazwiemy wtedy drogę, wycenimy jej trudność, no i generalnie wpiszemy się gdzieś tam, no patetycznie to brzmi, ale do historii. Jeżeli to się uda, to super. Pewnie się nie uda, bo ten szczyt już były próby podejmowane i się nie udawało. Statystyka mówi, że raczej się nie uda, ale będziemy się starali. Trzymamy za tym kciuki i znając Ciebie na pewno nazwa szlaku nie będzie należała do najbardziej klasycznych. Nie, będzie poważna. Będzie poważna? Tak, myślę, że jak najbardziej. Tutaj staram się nie przełamywać czasami niektórych zasad, niektórej etykiety, bo chciałbym, żeby to wszystkie moje żarty są inside joke'iem, ale chciałbym, żeby były zawsze dobrze odebrane. I właśnie też mnie ciekawi, bo twoja postać jest jednak kojarzona z mocną beką, zwłaszcza w internecie, ale też przede wszystkim moim zdaniem, jeżeli patrząc na twoją twórczość, mam tutaj do czynienia z bardzo dużą ilością wrażliwości. I jak te siły się w tobie równoważą? Takiego śmieszka, ale mimo wszystko wrażliwca. Nie wiem, w sensie tak właśnie się równoważą, że tak jestem. Czuję się wrażliwy i jednocześnie czuję się też... nie wiem, czy mogę powiedzieć, że się czuję śmieszkiem. No lubię żartować. Ja kiedyś mniej się może uzewnętrzniałem z tym na tych swoich profilach. I kiedyś jeden z moich kumpli powiedział, że czuje nieautentyczność przez to. Ja mówię, ale dlaczego? Mówi, no, że kiedy się spotykamy, to jesteś zupełnie bardziej hardkorowy w cudzysłowie. Ja tak sobie o tym pomyślałem, że ja tego nie analizowałem nigdy, ale w zasadzie gdzieś tam płynnie potem zauważyłem, że coraz więcej tego mnie jest codziennego i to, co się dzieje, to jest właśnie tak, że ja bardzo często mam bardzo dużo czarnego humoru w sobie, ja jednocześnie... No to jest w sumie jak nasz zawód, bo czasami jest bardzo dużo ludzi wokół ciebie, a potem musisz być w samotności i też sobie radzić. I myślę, że te emocje u mnie też się jakoś równoważą w taki sposób, że są przyzwyczajone do tego, że lawirują między różnymi światami. Jasne, rozumiem. I tak właśnie tworzy się to niesamowite uniwersum Pawbeatsa. Ciekawe to jest uniwersum, no. Powiedziałabym, że całkiem niesamowite, ale kończąc już powoli naszą rozmowę, po wszystkich informacjach, które zgromadziłam na twój temat, oczywiście nie pamiętam ich tak dobrze jak ty, patrząc na twoją niesamowitą pamięć, nasunęło mi się pytanie, czy jesteś w stanie uznać siebie za inspirację dla innych osób? Nie wiem, w sensie nie myślałem o sobie w kontekście inspiracji. Pewnie taki jest, ale myślę, tworząc sobie lustro, że dla mnie inspiracją było bardzo wielu twórców, kiedy ja byłem nieco młodszy i zaczynałem nagrywać swoją muzykę i inspirowałem się tymi, którzy wtedy ją nagrywali na poziomie profesjonalnym, to wydaje mi się, że tak, że jest prawdopodobne, że tak może być. W sensie muszę to jakoś dźwignąć, ale nie myślę o tym, dopóki nie zapytałaś, to nie myślałem. Ale tak mi się wydaje, że chcąc, nie chcąc, to może tak być i my, mówię, twórcy, prawdopodobnie w jakiś sposób inspirujemy tych młodych, którzy zaczynają w tej chwili i oni czerpią z nas mniej lub bardziej. To jest też zasługa niekiedy promocji albumów, że jeśli coś jest popularne, to ma szansę trafić do wielu młodych. Oni wtedy sprawdzają i możesz się inspirować wszystkim, co wychodzi w danym momencie. Możesz się inspirować Fagatą, możesz się inspirować muzyką, jaką tworzy Kizo. Też mam 2 numery na jego płycie. Możesz też słuchać Michała Bajora na przykład i zespołu Ich Troje, nie? To jest jakby... Przesiąkniesz tym wszystkim i gdzieś tam potem artystycznie z ciebie może to wyjść w jakiś sposób. To może być forma inspiracji, więc kto wie. A możesz też słuchać Pawbeatsa i znaleźć wszystkiego po trochu. Tak. Także bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Oglądaliście Glam Rap. Trzymajcie się. Pozdrawiam Glam Rap.